ciąg dalszy książki Sadhu Maharaja. Miłość działaniu, miłość to cel, miłość to droga, czyli Love in Action, Love is the way, Love is the answer. Potrzebujemy chciwości. Kiedy miłosierdzie przychodzi od wielbicieli, od Wisznuitów, wtedy osiągamy Sri Gurudeva, wtedy otrzymujemy Sri Gurudeva. Kiedy Sri Gurudeva daje nam łaskę i miłosierdzie, wtedy my możemy rozwinąć bardziej naszą niszczę, naszą stałość, naszą wiarę w Gurudeva. Kiedy ta niszcza pojawia się w naszym życiu, wtedy ruchi, smak przychodzi do nas. Bez guru kripa, bez łaski guru, smak nie może się pojawić. Kiedy ten smak w powtarzaniu imienia pojawia się, wtedy twój cel, twoja prayojana pojawi się i zrozumiesz, gdzie powinieneś się udać. Adisneha, samasneha czy visamasneha. Adisneha oznacza tego, który jest bardziej w nastroju służenia radice. Jeśli chcesz służyć tylko radice, nie posiadasz innego interesu, innego zainteresowania. Jeśli ktoś jest na visamasneha, jeżeli jesteś na visamasneha, wtedy wierzysz w Boga i chcesz służyć tylko Krysznie. Ktoś, kto jest na poziomie czy w nastroju samasneha, kto lubi Radę i Krysznę i kto jest na poziomie samasneha, to jest ten, kto lubi Radę i Krysznę i lubi Krysznę i Radę razem ze sobą. Takie są trzy poziomy, trzy nastroje, które istnieją. Wszystko posiada swój nastrój. Kiedy jesteś w stanie czuć ten nastrój, to jest łaska, guru kripa. Ktoś posiada świadomość Boga, ktoś inny posiada świadomość Radchy, a jeszcze ktoś inny posiada świadomość Kryszny. Ten nastrój tam jest, ale zaczynamy od świadomości Boga. Ja słucham pewną historię, pewną powieść, pewną lilę, która zawsze do mnie przychodzi i chciałbym się z nią podzielić z wami. Każdy ją zna. Każdy Gokulbasi, każdy Vrajavasi wielbi deszcz. Indra Deva. On jest ich dewatą, uwielbionym bóstwem. Oni go wielbią. Indra znaczy Indriyas, czyli właściciel zmysłów. Gokula jest tutaj w fizycznym ciele, fizycznym wymiarze tym, gdzie Radha i Kryszna żyją wewnątrz tego. Zatem ten Gokul jest, wielbi te zmysły w tym sensie, żeby zadowolić Indrę. Te cielesne zmysły są wielbione przez mistrza zmysłów. Zapominasz o wielbieniu Radha i Kryszna, wielbisz zmysły. I co wtedy się dzieje? Kryszna powiedział: przerwijcie to wielbienie. Kryszna zaczął uczyć wszystkich: nie róbcie tego. Lepiej zacznijcie wielbić samo Govardhana. Go oznacza zmysły, a Vardhana znaczy zwiększyć twoje pragnienie, aby cieszyć się z zmysłami. Pewnego razu byłem w Govardhan, w miejscowości Govardhan i słuchałem Bhakti Balabhtirthy Maharaja. On jest taki, on już miał swoje lata i on jest Siddha Purushą, osobą, która posiada moc samorealizacji. On siedział na krześle i w którymś momencie on powiedział: Govardhan. I wtedy on podskoczył. On podskoczył i powiedział: Govardhan, Govardhan, Govardhan. Czy wiecie, co w rzeczywistości znaczy Govardhan? Czym jest Govardhan? Zwiększcie swoje pragnienie zmysłów. To jest Govardhan. Ja byłem troszkę zaskoczony, ponieważ byłem uczony, aby wstrzymać pragnienie zmysłów. I tego uczono mnie przez te wszystkie lata. Mahajanowie są ważni i oni uczą nas. I co on powiedział?
że duchowe ciało jest wewnątrz nas. To jest to, co powinniśmy wielbić. To jest znaczenie zrobić gowardan. To jest, co Kryszna uczył swojego ojca. Nawet tego, co uczył swojego ojca Nandy Maharaja. I on uczył tego. Nie wielbi Indry. A wszyscy go kulabasi mówili, nie rób tego, nie rób tego. Oni słuchali tego, ponieważ oni kochali Krysznę. Ale Indra stał się rozzłoszczony. I zaczął dawać, rozdawać, i on zaczął rozdawać więcej łaski w formie deszczu. Kiedy Indra Deva, kiedy zmysły zaczęły dawać łaskę, co stało się z umysłem i ciałem? Wtedy Kryszna powiedział, co zrobić? Oni nie mogą zrobić wszystkiego sami. Oni podążają za mną, oni mnie słuchają. Więc co teraz powinniśmy robić? Zatem on osobiście podniósł naszą duchową świadomość i powiedział, nie, samotnie tego nie możesz zrobić. Ja to podniosę. I wtedy Vajrasi pomyśleli, musimy podnieść to wzgórze Gowardhan. Zatem oni wzięli wszystkie kije, które posiadali, i oni poszli razem, aby zrobić to. Kiedy Kryszna podniósł to wzgórze z pomocy swojego małego palca lewej dłoni, oni także pomogli mu, podpierając to wzgórze swoimi kijami, które posiadali. Także pragniemy mu pomóc, pragniemy go wspierać, powiedzieli. Ale to nie jest prawdą. Prawdą jest, że Radhika stała niepopodal Kryszny. My także podpieramy, bierzemy te kije i podnosimy je. I także staramy się zrobić coś małego, ponieważ mamy mały smak, ale Radhika stoi niedaleko Kryszny. I ona myśli, och, mój Kryszna podnosi wzgórze. Dlaczego Kryszna je podnosi? On to robi tylko dlatego, ponieważ ja patrzę. I ona daje swoją energię. Ponieważ tylko miłość może dać energię, aby zwiększyć Gowardhan, aby zwiększyć nasze Gowardhana. Dlatego potrzebujemy jedynie posiadać pragnienie, chciwość w naszym życiu. Jeśli nie ma tego pragnienia, kto je nam da? Twoja miłość daje Tobie to pragnienie, daje tą chęć. Bez łaski Kishori Radhiki żadne pragnienie nie pojawia się, aby robić Gowardhan, aby zwiększyć moje duchową, zwiększyć moją, rozwinąć i zwiększyć moją duchową tożsamość i żyć w niej. Musimy praktykować to w naszym życiu, aby zwiększyć nasze duchowe życie. Dzień i w nocy, 7 dni w tygodniu. Indra chciał sprawić im przykrość. Ale kiedy Gowardhana wzgórze Gowardhana podniosło się, on nie mógł nic zrobić. Zmysły także będą chciały pomóc służyć Krysznie. Zmysły staną się użyteczne w naszym życiu, aby móc zobaczyć go przy pomocy oczu. To będzie jak picie. Oczy zaczną mówić. Słuchanie oznacza picie bez przerwy. Kiedy pijesz, nie możesz zatrzymać tego. Kiedy zaczynasz pić, pragniesz pić więcej i więcej. Bezustannie to słuchanie ma miejsce. Mówienie oznacza, że nie masz potrzeby otwierać ust, aby mówić. Twoje oczy będą mówić w formie łez w czasie twojej medytacji. I oczy powiedzą, co się dzieje? Kto jest moim słodkim panem? Najpierw musisz widzieć tą słodycz,
a później ujrzysz Pana. Ja przybyłem do Wryndawany. My zawsze lubimy słodycze. W Anglii nie możesz uniknąć spożywania słodyczy, ponieważ słodyczą Pan jest. Jeśli nie ma słodyczy, wtedy On stanie się inny, inną osobą, którą będziemy adorować. Ale musimy adorować Jego. Tego, wtedy, kiedy ta słodycz tam jest. Możesz modlić się do Niego, prosić Go. Daj mi to, albo daj mi tamto. Ale On nie jest na tym samym poziomie, na którym Ty jesteś. On jest na wyższym poziomie niż Ty. Słodycz przyjdzie, kiedy On będzie na tym samym poziomie, na którym Ty jesteś. Słodycz przyjdzie wtedy, kiedy On będzie na poziomie niższym niż Ty. Jeśli On jest na wyższym poziomie, wtedy nie ma słodyczy. To jest ta słodycz. Madur adi pater akilam madhuram. Wszystko jest słodkie. Jest wiele pytań w życiu. Wtedy, kiedy nie ma pytań, to znaczy, że zwiększa się Govardhana. I Vrajabhasi pomagają. Krishna trzyma nas na swoich kolanach, wspiera nas, również wielkie miłosierdzie Radhiki. Zwiększ swoje Govardhana. Tam jest Govardhana. Wielu trzyma w domu Shalagram Shila, które pochodzi z Govardhana. I czym jest to Govardhana? Go oznacza Indrę, czyli zmysły, a Vardhana oznacza zwiększenie pragnienia zmysłów. Czyich zmysłów? Materialnych czy duchowych zmysłów? Oczywiście duchowych zmysłów. To jest znaczenie wielbienia Govardhana. To jest ta historia, ta zabawa, ta lila o Govardhana. Vrajabhasi, wszyscy są ludźmi, wielbią Indrę. Indra oznacza Pan zmysłów. My zawsze wielbimy nasze zmysły. Jeśli tego nie robimy, one się złoszczą. Królem zmysłu jest Indra. On może doprowadzić do naszej równowagi i sprowadzić cię do Satwaguny, do dobroci i także zabrać cię od Kryszny. Niech zmysły mówią, wielb nas, wielb nas. Zatem wielbisz swoje zmysły. I wszyscy w Vrajabhasi wielbią Indrę. Krishna powiedział, zatrzymaj to. Wielbij Govardhana, duchowość. Ona da ci wszystko. Wtedy Indra rozpoczął bardzo potężną burzę. Kiedy wstrzymasz się, wtedy twoje zmysły staną się bardzo potężne i wtedy zacznie się deszcz. Wszystko wymknie się spod kontroli. I Krishna powiedział, to jest dobry moment. Przyjdź bliżej mnie. Ja podniosę tą wzgórze. Ja je podniosę i utrzymam. Wtedy wszyscy w Vrajabhasi weszli pod wzgórze i podtrzymywali je przy pomocy kija. I oni myśleli. Nie, ja to mogę teraz. Ja to trzymam w górze. Ja mogę to kontrolować. Ja to robię. Ja jestem odpowiedzialny to przez moje działanie. Ta wzgórze jest w górze. Ja jestem za to odpowiedzialny. Ja mogę się sam ochronić. I wszyscy posiadali te kije w rzeczywistości. To była łaska Kryszny. To może zwiększyć naszą duchową świadomość. To może zwiększyć naszą duchową świadomość i w ten sposób my możemy stać bliżej Kryszny. I bezustannie my będziemy w tym stanie z Kryszną.
Zatem Vrijabhasi, Gopi i Radhika powiedzieli do Stwórcy: dlaczego moje oczy mrugają? Ja nie chcę, żeby moje oczy mrugały. Ja chcę widzieć Krysznę bez ustanku. I Radhika jest tam również, ponieważ zazwyczaj ona nie może być blisko Kryszny z powodu wielu społecznych restrykcji i uwarunkowań. Ale w tym momencie wszystkie te restrykcje były złamane. Radhika dawała energię do Kryszny. Poprzez ją miłość on mógł podnieść tą górę. Prawdziwa energia przychodzi do Kryszny poprzez Radhikę. Kryszna także tego nie chce. On chce to podnosić, wytrzymać w górze. On mówi: Indro, proszę, sprowadź więcej i jeszcze więcej deszczu, bo wtedy będziemy mogli być tutaj razem. W ten sposób każdy, kto pragnie zwiększyć swoją duchową świadomość, przychodzi bliżej Jego i Indra nie może go niepokoić. Kiedy jesteśmy Jego blisko, Radhika jest również tam i Kryszna tam też jest. Nie ma problemu. Zawsze będziesz widział, że Govardhana przychodzi. Charada Mohana Kunja Bihari Gopi Jana Valabaha Giri Varadhari. Kryszna jest ukochanym Radhy. On spełnia wiele miłosnych rozrywek w jaskiniach we Wryndawanie. On jest ukochanym pasterek z Wradży. I on podnosi wielką górę, która ma na imię Govardhana. Giri Varadhari znaczy Govardhana, to jest także Govardhana. Gopi Jana Valabha to oznacza, że ten ktoś jest blisko Gopi. Kto jest odbiorcą przyjemności? Stwórca jest odbiorcą przyjemności. Kiedy ja pragnę być odbiorcą przyjemności, wtedy Stwórca jest daleko, daleko ode mnie. My się cieszymy. My jesteśmy stworzeniem, które zostało stworzone przez Stwórcę. I my jesteśmy tym, czym Stwórca raduje się, z czego cieszy się Stwórca. My w naturalny sposób jesteśmy prakriti, nie jesteśmy puruszą. Otrzymaliśmy ludzkie ciało, męskie albo żeńskie, aby to zrozumieć i aby rozwinąć naszą duchową świadomość. To jest Mohan Radhy, Kunja Bihari, ten, kto zawsze żyje w kunjach, i to jest Radha i Kryszna. To jest intensywna i ta intensywna miłość jest tam zawsze. Pragniesz znać Krysznę Radhy i chcesz wiedzieć, i nie chcesz wiedzieć nic bez Radhiki. Jak to jest możliwe, aby uzyskać to bez Radhiki? Chaitanya osobiście przyszedł w formie mężczyzny. Jako Radhika on przyszedł w formie mężczyzny, aby nam pomóc. Chaitanya znaczy świadomość. Jaki rodzaj świadomości? Duchową świadomość. Czym jest duchowa świadomość? Dusza. Kiedy jesteśmy świadomi, wszystko jest proste, jasne i przejrzyste. Kiedy jesteśmy pozbawieni świadomości, wszystko jest okryte. Okrycie oznacza ciemność. To miejsce, które nie ma światła. Takie miejsce, gdzie nie ma światła. I jest takie miejsce, gdzie jest mnóstwo, gdzie nie ma światła, i takie miejsce, które jest pełne świateł. Kiedy jesteśmy w tym miejscu, które jest w ciemności, nie możemy nic zobaczyć. To jest bardzo głęboki temat. To jest cel naszego życia. To jest świadomość Kryszny. Tam są zawsze trzy nastroje. Ten smak może pojawić się wtedy, kiedy zrozumiesz, że Nityananda jest Anangą Manjari. To jest tatwa Viveka. Rada Kryszna, Kryszna Rady jest tatwą. Taka jest rzeczywistość. Każdy to wie.
ale musimy uwierzyć w to i pójść dalej. Tam nie będzie żadnych wątpliwości, ponieważ ona jest większym kochającym niż Kryszna. Dlaczego przyjmujemy schronienie guru, guru Ashraya? Ponieważ to jest jak Ashraya Radiki, jak przyjęcie schronienia w Radice. I to jest potrzebne, żeby zrozumieć cel życia. A co jest tym celem? Prem Prayojana. Czym jest prema? To jest to, co ma miejsce pomiędzy Radą i Kryszną. To jest miłość Rady i miłość Kryszny. Będziesz czuć to, co czuje Radhika. Będziesz, to jest jak cień Radhiki. Kiedy twoja ręka się porusza, cień podąża za ręką. Ręka jest ważną rzeczą. Cień będzie czuł to samo i będzie działał w ten sam sposób. Kiedy oni się obejmują, cień będzie czuł to samo, co czuje Radhika. To jest Radha Mohan. Jaya Radha Mohana Kunja Bihari. Jesteś Kunja Bihari. Zawsze jesteście Kunja Bihari. Zawsze żyjecie w kunczach. Zawsze żyjesz w kunczach z Radhiką. Zawsze jesteś w Bihar, w miłości, w ukochaniu z Radhiką, w Radice. Ja też pragnę być w tym, brać w tym udział. Jak pragnę to czuć? Jak mogę to zrobić? Kiedy stanę się twoim szczerym, osobistym sługą. Ja wiem, że ty, Kryszna, jesteś Gopijana Valabha. I kiedy ty chcesz, wtedy ty zwiększasz naszego Vardhana. Bez twojej pomocy to jest niemożliwe, aby podnieść go Vardhana. Ty wznosisz moją świadomość duchową w moim życiu. Znam cię. Jesteś synem Jasiody. Masz podobne miłosne związki jak człowiek, jak ludzie. Ssiesz pierś matki. Bawisz się z matką. Twoja matka może cię związać. Sprawiasz, że gopi i twoi przyjaciele są szczęśliwi. Z czasami stajesz się koniem, na którym mogą twoi przyjaciele jeździć. To jest możliwe tylko wtedy, dlatego kto jest synem Jasiody. Narayan nie może tego zrobić. Możemy jedynie wielbić Narayana. Jasioda Nandana. Głupie dziecko może zrozumieć w Rajendra Nandanę. Jakie kwalifikacje posiadamy, aby być głupcem? Aby pozbyć się wszystkich kwalifikacji, które posiadamy. Aby być jak dziecko. Aby móc zrozumieć w Rajendra Nandanę. Kiedy jesteś kwalifikowany, to wynika z fałszywego ego. Potrzebujesz uczuć do tego, żeby dzielić się i miłości, aby to osiągnąć. Musisz stać się jak matka, aby dawać swoją pierś. Musisz stać się jak przyjaciel, aby jeździć na nim jak na koniu. Kiedy zwyciężysz w grze, on ponownie będzie jeździł na tobie jak na koniu. I wtedy powiesz do niego: chodź tutaj, mój koniku. I kiedy przegrasz, grę, wtedy możesz powiedzieć: przyjdź tutaj, Kryszno, jeździ na mnie. Tylko Rajendra Nandana może to zrobić. Żadne inne kwalifikacje, żadne kwalifikacje nie są wymagane. Pragnienie, silne pragnienie jest wymagane. Tylko ta chciwość, silne pragnienie i twoja miłość to jest to, co jest wymagane. Czuję wszystkie twoje emocje wtedy, kiedy jestem bardzo blisko ciebie. Bez mówienia mogę czuć to, o czym myślisz. Ta bliskość jest ważna i bycie pełnym wiary jest ważne.
Mam pełną wiarę, kiedy dajesz cudze rzeczy, ponieważ dajesz mi Krysznę. Na początku pragniesz dać mi Krysznę. Idź, Kryszna jest tam. Pragnę żyć jedynie z Tobą, służyć Ci. I On automatycznie przyjdzie i będzie modlił się. I wtedy ja powiedziałem, dwóch ukochanych nie może się widzieć. Oni potrzebują mnóstwo kontroli, aby nie spotykać się, nie być ciągle w spotkaniu, nie być ciągle w związku, w bliskości. Jest pewna bardzo bliska, niezwykła przyjaciółka dziewczyny. Ona jest tak szczera względem dziewczyny, że ona pragnie jej służyć. Chłopiec nie może tego zrobić, ale dziewczyna może. Udać się do chłopca, aby przekazać informacje od innego chłopca. Nikt nie będzie wątpił. Ona może, nikt nie będzie miał wątpliwości z tego powodu. Ona może udać się do chłopca i służyć mu i podzielić się wszystkim i przekazać wiadomość. I wtedy ona przekaże wiadomość do dziewczyny. Ten pośrednik, mediator wie, jakie są uczucia chłopca i zna, wie, jakie uczucia są dziewczyny. Może ona może dać, przekazać to własnymi słowami, aby zwiększyć lub zmniejszyć intensywność uczuć. Ona może dodać coś albo ująć. Oboje są pod wpływem, pod kontrolą tych, którzy prowadzą mediację. Taka praca to jest to, co nazywamy radadasyam. To jest wielki dar, który Chaitanya Mahaprabhu dał nam. Wiecie o tym? Znacie tego chłopca bardzo dobrze. I znacie emocje i uczucia tej dziewczyny również bardzo dobrze. A kto pierwszy cieszy się? Ten, który przekazuje informacje, on jest tym, który pierwszy odbiera ten smak. Ale nie ma żadnej nieszczerości tutaj, aby być przyjacielem. To jest robione w Manjari Siddhadeha. Manjari Siddhadeha. One nigdy nie mają żadnego osobistego pragnienia. To jest bezinteresowna miłość. Zanim ona to czuje, wcześniej ona to czuje, a później Radhika to czuje. To jest najwyższa z najwyższych rzeczy. Idź głębiej, aby to zrozumieć. To nie wydarzyło się do tej pory od 5000 lat. To wydarza się teraz. Jedyne, co musimy zrobić, to rozwinąć siebie, aby poprawić siebie, aby widzieć i czuć te rzeczy. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe.